cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Tekę. I chciałem wam pokazać. Sobie jeszcze się przywitam. Z Mertinem. Meritin, okay. Cześć Meritin, niech będzie. Chcę tutaj wam zaprezentować, jak moim zdaniem najlepiej zarabiać hajs na moim serwerze, który właśnie otworzyłem Freebuild. I z racji tego też otworzyłem sobie można powiedzieć, okroiłem sobie nick bez tego PL i tam Pekę, Mr. Pekę PL miałem, a teraz jest Pekę samo. I taki teraz jest. I od razu mam jakiegoś nowego skina. Co prawda to nie jest mój skin, ale bardzo podobny do tego, z twarzy jestem, można powiedzieć, że się przebrałem. Tak więc, żeby rozpocząć naszą przygodę, najlepiej sobie od razu wybrać jakiegoś fajnego pecika. Dzisiaj sobie wybierzemy, ja mam wszystkie dostępne. Wybierzmy sobie w takim razie. Nie będzie Milker. Gdzie jest ten Milker mój? Chodź tu, przyjacielu. I od razu tak zaprezentuję wam teraz, jak zarządzić grę. Pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, to przede wszystkim tepnąć się na działki. I właśnie, jakby to powiedzieć, tepnijmy się na działki. Nie wiem, czy mój Milker za mną podąży, raczej nie. I zajęcie tutaj działki. Trzeba wpisać P auto. Nie mogę mieć więcej działek, więc wpisuję P home. Ja już zająłem działkę, dlatego wy musicie wpisać P auto. A ja tu mam swoje działeczko, tutaj sobie mogę wszystko nie wstawiać, rozwalać. Skrzynki są bezpieczne, ale skrzynki są już raczej bezpieczne, już nie mogę nikomu otwierać skrzynek. Jeszcze to sprawdzę najlepiej. Zaraz wam to nawet zaprezentuję. Czy tu coś będzie? Tego nie mogę nawet, widzicie? Jestem w stanie. Skrzynek też nie mogę otwierać. Niszczyć ich też nie mogę. Więc wasze skrzyneczki są bezpieczne na działkach. Tak więc już to mamy. Ja tu sobie chwilkę pokopałem, mam kill off. I po tym musimy sobie wpisać warp. Praca najlepiej. I tepnijmy się w 5 minut, w 5 sekund, 5 minut. Zajdzie się z tymi minutami. 5 sekund tepamy się do pracy. Mamy tutaj wszyściuteńko o pracy. Trzy prace można sobie wybrać. Wybrałem sobie górnika, drwala i łowcę. Górnik zarabia oczywiście na kopaniu minerałów i kamienia. Drwala oczywiście na ścinaniu drewna i sadzeniu. A łowca na zabijaniu zwierząt i potworów. Tu mamy same topki, kto jest najlepszy, typu nie wiem, tutaj zbrojmistrz, to tam kraftuje jakieś tempki. Tutaj rybak oczywiście łowi ryby. Ale ja wam pokażę, jak najlepiej zagospodarować od razu to, pracę górnika. Tak więc od razu wpisujemy sobie warp kopalnia, jak wybraliśmy. Kopalnia. Coś słabo mi się teraz pisało. I co potrzebuję? Potrzebujemy kit. Od razu wpisałem tutaj kit, patrzcie. Mamy kit siekiera, kit kill off. I weźmiemy sobie po prostu kit kill off. Ja już niestety mam. Niestety. Po prostu mam. I nie będę już go zbierać. Po prostu będę kopać. I sobie kopię. I zobaczcie, mam czwarty level. Dobiłem go w ciągu 5 minut. Naprawdę to nie jest żaden problem. Sobie po prostu kopiemy. I sobie cały czas kopiemy. I dostajemy za to hajsik i exp. I z każdym kolejnym levelem mamy coraz lepsze itemki. I patrzcie, tu sobie oczywiście wszystko rozwalamy. Bardzo ciekawe rzeczy. I tu sobie też rozwalamy. I tutaj wszystko tutaj sobie niszczymy. W zależności co tutaj jest. I oczywiście to później możemy sprzedać, możemy to przetopić, możemy cokolwiek z tym zrobić co chcemy. Ja na początek proponuję, żebyście to po pierwsze przepalali, żebyście mieli czym domek budować. Na przykład z bloków żelaza sobie ozdobić ten domek. Ewentualnie zrobić coś innego. Z tego, przynajmniej z diaksów, najlepiej jeszcze sobie porobić jakieś zbrojki, złote czy coś takiego tam. Na surowcowej jest PvP, więc... Tyle. Odnośnie pracy górnika. I patrzcie, sobie zarobiliśmy trochę hajsiku. Miałem 220 przed nagraniem. Mam teraz 316. Tak więc troszeczkę już mam. Więc sobie jeszcze tutaj pokopię. I patrzcie. I mniej więcej tak jest pasek na górze. Wszystko ładnie jest wytłumaczone. Tak więc wam od razu pokażę warp surowcowa. Warp surowcowa to oczywiście jak na każdym freebuildzie taki nieodłączny element. Czyli tam wszystko się... dzieje, patrzcie, tutaj już zabudowali, patrzcie jak próbowali tutaj zalać, ale się niestety nie udało. Do tej,
tej linii możecie użyć. Po prostu tu najlepiej to rozwalę. A, tego nie mogę rozwalić. I patrz, i sobie wychodzę i tutaj wszystciutko mam. Mogę sobie zabijać potwory, cokolwiek z nimi robić, co chcę. To jest szczególnie dla łowcy ważne. Czekajcie. Patrzcie, zabiłem sobie potwora. I patrzcie, na górze mi się pojawiło, ile tam zarobiłem. 9 hajsu. Nie jest źle. Może to nie jest jakiś super wynik, ale zabity potwór tak jakby napędza nasz level. Przyczynia się do tego, że szybciej wbijemy kolejne levele. Znaczy szybciej będziemy zarobić hajs. A ja wam od razu pokażę warp join arena. Mop arena. I zobaczcie. Tu mamy takie klasy. Tak w ogóle kto co lubi. Każdy bierze to co lubi. Ja sobie akurat wezmę chemika. Chemika może tak coś. Chemist to bardziej taki lekarz, może aptekarz. Coś w tym deseń. Akurat przy mnie się pojawiły. I patrzcie, sobie biję. Może słuchać trochę kliki może trochę słuchać na filmie, ale walę po prostu w myszkę. I patrzcie, i sobie akurat zarabiam jako łowca. I tutaj też są fajne dosyć pieniądze. I tutaj patrzcie, sobie obijam i wszystko tutaj zbijam. Oczywiście oprócz tych wszystkich tych rzeczy tutaj jeszcze... O nie. Kurczę, zapomniałem dać Potion Splash. Zaraz to się naprawi. Zresztą nie wiem, czy na nich w ogóle działa mikstura krzywdy. Dobra, ja sobie... O nie, nie mogę. Coś zepsułem. Coś ewidentnie zepsułem. Dobrze, to się po prostu zaraz naprawi. Ale dobrze. Zginę sobie specjalnie od razu i zaraz to naprawię. I tutaj oczywiście mam nagrodę Gravel. Tu są różnego rodzaju nagrody. Dostanę akurat 4 żwiru. Nie jest to jakaś super nagroda, ale za późniejsze levele są lepsze zdecydowanie. Bardziej ciekawe. I dobrze. I może tepnijmy się na spawn. Bo tam są oczywiście takie jeszcze inne różne ciekawe te. I się teraz tepnijmy. Mogą teraz tepnąć, ale dobra, nieważne. Warp, sklep. I wam zaraz pokażę, co tam jest. Sklep oczywiście nie jest jeszcze uzupełniony. Tutaj jeszcze coś zepsułem ewidentnie. Tu mamy oczywiście wszystko to, co możemy sprzedać. Typu, nie wiem, tutaj jest kupowanie, baj, a tu jest sprzedaż. Sobie sprzedaję. 5 zostało dodane. Nie jest taka super liczba, ale zawsze można sobie to sprzedać. Tu mamy materiały, które możemy sobie kupić. O, na przykład cegła z endu. Czy kamień endu. Piasek będzie dostępny. Tu mam jakieś rzeczy takie typowo pod uprawę roślin. Zaraz tu się pojawi sklep, tak aby, żeby sprzedawać te rośliny, te dynie i te różne. Za tym będzie można zarabiać. A ja póki co wam dziękuję serdecznie. Jeszcze wam pokażę Valp Elytrę. Wezmę sobie od razu tu kit Elytra. I wam zaprezentuję, jak działa takie cudeńko. I możemy sobie szybować po całym tym. Nad całym spawnem, możemy sobie tam nad polecić, zaraz sobie polecimy, już lecimy. Mop arena i patrzcie, sobie okrążę ją. Tu są jeszcze jakieś kopalnie różnego na terraku, takie różne. I tyle. Tak więc, ogólnie to, kurczę, wypadłem poza ten. O nie, tam jest potwór. Tak więc, ogólnie trzymajcie się, cześć. I możecie tam zostawić łapkę w górę, a tak ogólnie to was zapraszam serdecznie na ten serwer. Coś mi już tutaj bije. Dobrze, mi zabijał, bo tutaj akurat nie tracę itów. To też jest ważne dosyć. I tyle. Trzymajcie się, cześć. Ja jeszcze wam pokażę pecika. Dam sobie pecika dzisiaj w takim razie. O, weźmy sobie robo mojego. Mojego PP. Robo. Chodź tu do mnie. Poskładałeś się dobrze. Już nie leżysz chociaż. Z tej strony. Trzymajcie się, cześć. I zapraszam was na serwer serdecznie. Cześć!